Witamy wszystkich hodowców. Dziś gościmy w oddziale Dobczyce Stadniki. Jesteśmy w hodowli Hanek Stasiak. Dziś jest z nami Grzesiek, czyli można powiedzieć przedstawiciel na dziś hodowli. Porozmawiamy sobie trochę o aukcji, którą będziemy mieli z waszej hodowli i o wynikach tego sezonu. Witamy wszystkich hodowców. Dobry wieczór, witam wszystkich hodowców i hodowczynie. Całkiem niedawno realizowaliśmy film z waszej hodowli. Jeśli ktoś będzie miał ochotę, może sobie do niego wrócić, bo to dosłownie sprzed 2-3 miesięcy, więc wiele się nie zmieniło. Natomiast też tam rozmawialiśmy o tym, że będziemy mieć jeszcze aukcję z waszej hodowli. I właśnie to jest ten moment, w którym dziś sobie pokażemy kilka gołębi rozpłodowych oraz powiemy o wynikach. Grzesiek, gdybyś mógł podsumować ten sezon 2023, jak on dla waszej hodowli wyszedł, ponieważ teraz już oficjalne wyniki mamy potwierdzone za sezon 2023. A, ja się podeprę ściągą, jeżeli można. Okay. To znaczy wyniki następujące. Na szczebli Mistrzostwa Polski 107 przodownik w Generalnym Mistrzostwie Polski. Winter 67, przepraszam, przodownik. W GMP trzeci przodownik w okręgu, piąty przodownik w A i drugi przodownik w kategorii C. No oczywiście Open Mistrz oddziału. I to tak na dzień dzisiejszy. Niestety troszkę z przeoczenia nie zgłosiliśmy do konkursu hodowcy zespołu lotników, bo tam 10 najlepszych lotników zdobyło 104 konkursy. Też dość fajny wynik. To też był. No i na dzień, tak to w skrócie. Tak jest. My trochę sobie o tych wynikach mówiliśmy, jeśli chodzi o oddział i tak dalej wcześniej, na poprzednim filmie. Natomiast teraz chciałem, żebyś powiedział właśnie to, co powiedziałeś, ponieważ no już jesteśmy po weryfikacji, wszystko oficjalnie. Więc można powiedzieć, że po sezonie 2022 kolejny udany sezon dla waszej hodowli. I Grzesiek, dziś sobie pokażemy kilka gołębi rozpłodowych, takich bazowych, a w zasadzie też gołębi, których bezpośrednio dzieci lub wnuki będą dostępne na aukcji z waszej hodowli. Tak, będą tam konkretne dzieci najlepszych rozpłodowców i będzie też dziecko prosto po samicy z 13 roku 724. Jest to samiczka do tego czasu najlepsza w hodowli. Ona była na wystawie ogólnopolskiej M. Była szósta, siódma w Polsce. Miała za 2 lata między innymi 15 koeficjent w maratonie. To gołąb jest po prostu niesamowicie był gołąb szybki. Też ściągą się nawet sobie spisałem. Pierwszy konkurs miał na 13 tysięcy gołębi, pierwszy na 1000 przeszło gołębi, szósty na 1300, po prostu pierwszy na 386 gołębi, czwarty z maratonu na 400 ponad gołębi, szósty na 1000, dwa razy najlepsza lotniczka oddziału, 11 konkursów w 2015, 12 w 2016 najlepsza, później druga lotniczka oddziału. No po prostu generalnie gołębi. Ona wtedy jak 13 tysięcy gołębi ponad wyprzedziła, to drugi gołąb był po niej za godzinę. Za godzinę był u nas na hodowli i jeszcze był w piątce w oddziale. Tak jest. W piątce w oddziale. Generalnie samica, która tak jak powiedziałeś, bardzo lubiła te loty dalekiego dystansu, no bo szósta i siódma lotniczka Polski kategorii T. I my sobie od niej tą prezentację zaczniemy. Tak jak powiedziałem, Grzesiek, pokażemy sobie kilka gołębi, których dzieci lub wnuki będziemy mieć na aukcji. Także teraz przechodzimy do zaprezentowania tej samicy, o której właśnie już kilka słów powiedziałeś. To jest 724, w tym momencie będzie to 11-letnia samica. Tak, to jest samiczka z 13 roku. Tak, pokażemy właśnie może jej numer, 724. Po niej będzie prosto dziecko. Ona była w maratonie z wynikiem 15 z groszem na ogólnopolskiej. Dwa razy najlepsza lotniczka oddziału. Kilka pierwszych konkursów, kilka konkursów w dziesiątce oddziału. Pierwszy na 13 tysięcy ponad gołąb. I tam będzie prosto
I córka. Prosto jej córka i oryginalnego, po oryginalnym samczyku sparowana od Jan van de Pasz wnuku Loweke. To jest... będzie samiczka dwuletnia. Tak jest, tak ta samica się prezentuje. Jeszcze pokażemy sobie jej skrzydło. Przespokojny gołąb. Tak jak wspominałem, to już gołąb 11-letni. Także no, można powiedzieć, że młodość ma za sobą, natomiast cały czas jeszcze jest możliwość coś sobie z niej do hodowli wychować. Wnuczka jej teraz bardzo dobrze, 5x5, była poza 50 roczna i teraz jako 2 lata. Także teraz zaprezentujemy sobie partnera tej 724, czyli 6 i 7 lotniczki Polski w kategorii maraton. Tak, ona była w parze, tam jest samiczka dwuletnia, po niej Ruda. Z tym samczykiem on Jan van de Pasz. Jest to oryginalny Jan van de Pasz, wnuk Loweke. 14 roku. Te gołąbki się pokazują u nas. Wnuczka roczna ładnie leciała. Pokażemy sobie jeszcze jego skrzydło. A ten nowo kurde ładne. Tak wygląda skrzydło tego gołębia. Jeszcze może sobie jego głowę pokażemy. Też gołąb, można powiedzieć, wiekowy, bo rodzice będą ten samczyk 14, mama 13. Także teraz zaprezentujemy sobie też parkę gołębi. Na początku pokażemy samca, natomiast z tej pary będziemy mieć na aukcji dostępne 2 gołębie. Tak, to jest samczyk od Rafała Pasonia o numerze 4822 z 20 roku. Jest to po pełnej parze oryginalnych od Marcela Albrechta gołąbków. Końcówka 63 i 92. Jego rodziców, tak jest? Jego rodziców. Jest to czysty Marcel Albrecht. Pokażemy jeszcze skrzydło jego, Grzesiek. Jest to super, ojciec jego to jest super rozpłodowy samiec u Rafała Pasonia. Wydał już bardzo dobre i szybkie samice. Jeszcze sobie go pokażemy. Tak jest. Nawet o jego ojcu w ostatnim materiale u Rafała wspominaliśmy, ten 263 końcówka. Tak. To jest super rozpłodowy imbret na baka 17. On młody po nim i z samicy będzie z samicy też z córki baka, ale to zaraz dopowiemy przy prezentacji samiczki. Bardzo ciekawa para. Uważam, to jest 75% Marcel Albrecht. Także teraz sobie zaprezentujemy jego partnerkę. Tak, jest to samiczka o numerach 4193 z 21 roku. Jest to oryginalna wnuczka baka po tak zwanym 300. Oryginalny Marcel Albrecht. Jest to syn baka 17. A z dołu był kojarzony z samiczką 1074. To jest prezent, który Rafał dostał od Grzegorza Durleja. Jest to z tak zwanego jego córka, tak zwanego jego kopmana. Tak jest. To jest ta samiczka, która wydała drugą lotniczkę Polski w D kategorii. Tak. To ona jest właśnie po niej i po 300. To jest przepiękna samica, po prostu w rękach. No to jest unikatowy gołąb. To jest łączenie. 75% Marcel Albrecht i babcia to jest, matka jej to jest kopman Grzegorz Durlej. Tak jest. I z takiego łączenia, które teraz zaprezentowaliśmy, dostępny będzie jeden gołąb. A po tamtym samczyku będzie z innego łączenia drugi gołąb. Tak jest, dokładnie. To jest po prostu przeinteligentna samiczka.
przyszłość hodowli i... Także teraz sobie zaprezentujemy kolejnego z waszych rozpłodowych gołębi. No, gołębia, który w waszej hodowli trochę radości wam dał. On jest ojcem między innymi właśnie tej 724, która była 6 i 7 w Polsce w maratonie. Jest dziadkiem w ogóle samicy takiej w tym sezonie bardzo dobrze leciała. 88-67 w BMA 10 groszami, w C16. To jest dziadek samicy 66, dobrze mówię, 66-24 Finneke, na 26 wkładań, 25 konkursów. W C w kategorii ona w tamtym roku miała wynik w szczeglotów 5 coś, to jest jej dziadek od strony matki. To jest po prostu fundament hodowli, no, to jest gołąb z 11 roku, już 257-286. Jest. Tak, tu płynie w nim krew też najlepszych naszych gołębi. Płynie gołębi krew Jana Benedykta też, no wiadomo, bo z racji koloru rude. To też super hodowcy z brzegu dolnego. Od tego też trzeba powiedzieć, że to się też zaczęły te lepsze wyniki, bo to od sprowadzonych gołębi od Jana Benedykta i pani Doroty. No i tam jeszcze jest, tu jest jeszcze tego pierwszego olimpijczyka, Ryszarda Pawłowskiego w Dortmundzie, krew w tym gołąbku, nie? No po prostu to jest gołąb, no fundament, oko tego gołębia jest po prostu piękne. Wnuki, prawnuki, no po prostu to jest. Tak jest, tak się on prezentuje. Też gołąb z 11 roku, tak, także teraz 13 lat. Będą tam na aukcji wnuki tego gołąbka. Niestety dzieci na dzień dzisiejszy. Ale będą wnuki i po prostu to nie jest jakiś tam ten, bo on i w trzecim i w czwartym pokoleniu gołąbki są po nim przekazują. To nie jest jakiś kłopot, na przykład samiczka 53. 96 w tamtym roku najlepsza bez wynikiem 5, co to jest jego prawnuczka. Bo to jest wnuczka Rudej, a to jest jego prawnuczka. No to tak z pamięci nie spamiętam wszystkiego, no ale tych gołębi jest. Także prezentujemy sobie teraz ostatniego gołębia, też bardzo zasłużony gołąb dla waszej hodowli, o czym też może świadczyć jego wiek. Tak, to jest gołąb. Pokażemy sobie jego obrączkę. Oryginał Jan Klump. No coś. Z 15 roku, 15-43, z 8 roku. Tak, 15-letni chciałeś powiedzieć. Tak. To jest gołąb z 8 roku, 15-letni. W tamtym roku jeszcze jedna samiczka jest do lotu, przeszła loty gołębi młodych. Na aukcji będzie prostoroczny jego syn. Z łączenia z samiczką od Rafała Pasonia z Putmana z Finneke i z dołu babcia, to jest Marcel Albrecht. Pokażemy sobie jeszcze jego skrzydło, Grzesiek. Też, bo muszę powiedzieć, że ta ruda jego wcześniej prezentowana, to on jest jej dziadkiem. Aha. Ona jest po córce jego. Wnuczka. 55-43 po córce. To jest wnuczka tego Klumpa. Piękny gołąb, ale już po nim już wiek widać, no jednak 15-16 tak. W zasadzie już będzie miał lat teraz. Tak, jego córka też bardzo dobrze latała, bodajże z 12 roku, 55-43. Po prostu miała pierwszy konkurs też na okręg z maratonu, 12 tysięcy ponad gołębi, miała kilka w trójce w oddziału. To nie przypadek jest, że wnuczka Ruda tak dobrze chodziła, bo to jest po prostu... On już ma dożywocie zapewnione, dopóki nie da. Bo to jest gołąb tak zasłużony, że po prostu... Swoje zrobił. Gołębie po nim po prostu na trasie się sprawdziły, wnuki, dzieci. Można powiedzieć tylko tyle, że na aukcji jest dostępna roczna samiczka, natomiast nie wiadomo, czy w
w tym sezonie jeszcze z niego będzie szansa coś? Nie, na aukcji jest, z tego co wiem, jest nakrapiany Samczyk. Jest nakrapiany Samczyk, przepraszam, Samczyk. Dokładnie, ale, no. Ale roczny. Teraz on Wnuki, już jest tak. 16-letni, tak jak mówię. No to teraz ciekawe, jak ten sezon jeszcze rozpłodowy przed nim, czy, no, zobaczymy. Czy będzie szansa coś wychować, no, czy to już... Jeżeli pewnie się uda, to gdzieś prędzej maj, czerwiec, cieplejsze dni przyjdą. Wtedy nie? Go trzeba już oczywiście, polować. Oczywiście w boksie, nie? No bo to już on by sobie nie dał rady, bo on leciwy jest, to nie ma szans z młodymi wyjadaczami. Tak jest, nie ma dokładnie. Szans, nie ma szans, to tak jak z ludźmi i ze wszystkim. Także Grzesiek to jest... ostatni gołąb, którego sobie prezentujemy. Tak. My zapraszamy na aukcję z hodowli Hanek Stasiak z oddziału Dobczyce Stadniki i dziękujemy za prezentację tych gołębi rozpłodowych. Dziękuję, pozdrawiam i zapraszam serdecznie do aukcji.